Wiele osób, mówiąc o włoskich siłach zbrojnych, odnosi się do nich z lekceważeniem, powielając wyświechtane stereotypy, że Włosi to makaroniarze, a nie prawdziwi żołnierze, i że podczas obu wojen światowych niczego znaczącego nie dokonali. Moim zdaniem, taka opinia jest jak najbardziej fałszywa. Zarówno podczas I, jak i II wojny światowej, Włosi dawali niejednokrotnie świadectwa najwyższej odwagi i poświęcenia. Oto jeden z przykładów z I wojny światowej. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Sprawy najważniejsze na początku. Chciałbym bardzo podziękować za wsparcie wszystkim moim patronom. To dzięki Waszej hojności mój kanał, zrodzony z pasji, może funkcjonować i rozwijać się. Chciałbym też zachęcić wszystkich do rozważenia wsparcia kanału poprzez Patronite, gdyż istnieje cała masa projektów przeznaczona do realizacji, a czekająca na fundusze. Jak zawsze zachęcam też do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia komentarza pod filmem. Chciałbym też dodać, że realizując daną obietnicę, temat następnego odcinka został zasugerowany przez jednego z moich patronów. Spraw organizacyjnych ciąg dalszy. Po raz kolejny muszę rozpocząć od przeprosin. Znowu źle wymawiałem nazwę, tym razem węgierskiego pancernika. Powinna ona brzmieć Sent Isztwan. Zatopiony transportowiec to win, a nie wien. Te moje ciągłe wpadki językowe muszą być dla niektórych bardzo irytujące. Teraz chyba niektórzy zrozumieją, dlaczego do tej pory nie było nic o wojnie chińsko-japońskiej. Ja to... Jednak tym razem, aby zapobiec kolejnym wpadkom, postanowiłem sięgnąć po radykalne rozwiązanie. Oto moja tajna broń w walce o czystość języków obcych. Ciao a tutti, witam Vengo da Napoli nel sud Italia. Oggi vi un piccolo pezzo di storia italiana. Historia wykorzystywania niekonwencjonalnych małych okrętów podwodnych do atakowania znacznie większych okrętów wojennych rozpoczęła się 6 września. 1776 roku, kiedy to amerykański okręt podwodny Turtle zaatakował brytyjski HMS Eagle w porcie w Nowym Jorku. Choć ten odważny atak się nie powiódł, był on motorem do dalszych prób nad rozwojem tego rodzaju środków ataku. Podczas I wojny światowej to właśnie Włochy były liderem we wprowadzaniu tego nowego i niekonwencjonalnego rodzaju broni. Alianska blokada morska ograniczyła działania austro-węgierskich do wód w pobliżu ich głównych baz morskich na Morzu Adriatyckim. Chcąc uniknąć narażania przeważająco liczebnie, Włoskiej floty w starciu na ograniczonych wodach przybrzeżnych Adriatyku, gdzie Austriacy mogliby osiągnąć lokalną przewagę w pobliżu swoich silnie ufortyfikowanych wybrzeży i wysp, włoska Regia Marina zdecydowała się na prowadzenie tak małej wojny przy użyciu Mas Motoscafo Armato Silurante, szybkich torpedowych Łodzi motorowych. Porty i bazy morskie były łakomym kąskiem dla. Regia Marina, królewskiej włoskiej marynarki wojennej. Wykorzystywała ona łodzie torpedowe. Mas Motoscafo Armato Silurante, które bez większych problemów wdarły się do bazy podczas nocnej akcji z 10 grudnia 1917 roku. Odniosły łatwe zwycięstwo, zatapiając SMS-Win, duży austro-węgierski pancernik obrony wybrzeża, i umknęły bez żadnych strat. Były to MAS-9 i MAS-13. MAS-9, którego torpedy zatopiły SMS-Win, był dowodzony przez. Uwaga? Sottotenente di vascello Luigi Rizzo. Podporucznika Luigi Rizzo, Tego Samego, który pół roku później zatopił austro-węgierski SMS Szent István. Mas 13 też wystrzelił swoje dwie torpedy, które jednak nie znalazły drogi do celu, którym był inny pancernik obrony wybrzeża SMS Budapeszt. Częściowo w odpowiedzi na udany włoski atak, port w pobliskiej puli został bardzo silnie ufortyfikowany. Oprócz artylerii nadbrzeżnej, port na Bałkanach był wyposażony w sieci przeciw oklętom podwodnym miny, sieci przeciwtorpedowe i inne przeszkody. W szczególności pływające sieci były trudną przeszkodą do przebycia. Śruby napędowe kutrów torpedowych mogłyby łatwo się w nie zaplątać, co spowodowałoby unieruchomienie łodzi. Włosi potrzebowali więc czegoś innego, jakiegoś pojazdu, który mógłby łatwo pokonać wszystkie napotkane na wodzie przeszkody. Rozwiązaniem zaprojektowanym przez inżyniera Attilio Bizio, direttore del cantiere Svan ta Wenecjana automobili nawali. Była 16-metrowa łódź motorowa o płytkim zanurzeniu z gąsiennicami zamontowanymi z każdej strony na romboidalnych szynach, przypominających układ z ciężkiego czołgu. Aby zapewnić ciche podejście zarówno gąsiennice, jak również śruba, były napędzane dwoma silnikami elektrycznymi o mocy pięciu koni mechanicznych 3.7 kW. Ogniwa gąsienic były wyposażone w haczykowate kolce przeznaczone do chwytania dużych belek drewnianych, na których zawieszone były liny i siatki przeciwtorpedowe, umożliwiając łódce po prostu przeczołgać się nad nimi. Uzbrojenie składało się z dwóch lekkich torped zamontowanych na żurawikach, które można było przesunąć za burtę łodzi, aby umożliwić zrzucenie ich do wody. Osiągały prędkość maksymalną do czterech węzłów, czyli 7,4 km na godzinę i miały promień działania do 30 mil morskich przy czterech węzłach. Co wymagało holowania tych łodzi blisko miejsca akcji przez większy okręt. Łodzie te były obsługiwane przez czteroosobową załogę. Pierwotnie nazwane Barquino Saltatore, skaczące łódki, cztery egzemplarze zostały zbudowane i wszystkie oddane do użytku w marcu 1918 roku. Nazwane na część różnych skaczących owadów, to Grillo, Cavalletta, Pulce, Locusta. Ogólnie rzecz biorąc, pojazd nie był uważany za zdatny do żeglugi ze względu na małe rozmiary i bardzo małą prędkość, ale nadawał się do prowadzenia akcji dywersyjnych na wodach osłoniętych, takich jak porty czy bazy morskie. Pierwszy atak dwóch łódek Cavalletta, Pulce na port w Puli w kwietniu 1918 roku zakończył się niepowodzeniem. Chociaż obie łodzie rozpoczęły atak w nocy, ich niska prędkość sprawiła, że oświcie wciąż przedzierały się przez obronę i można je było łatwo zauważyć, nie mając możliwości ucieczki ani odpowiedzi na ogień. Łódki musiały zostać zatopione. Włosi, niezrażeni niepowodzeniami, nie zaprzestali dalszych prób ataku. 14 maja 1918 roku inna łódka, Grillo, dowodzona przez kapitano Mario Pellegrine, dokonała ataku na kluczowy port w Puli. Austro-węgierskie pancerniki były bronione przez około pięć warstw sieci zaporowych, a dzięki gąsienicom kapitan Kapitano Mario Pellegrine był w stanie ominąć pierwsze cztery, nie będąc zauważonym. Podczas pokonywania ostatniej dostrzegł ich niestety okręt dozorowy, który patrolował okolice. Obrońcy otworzyli ogień z działek i karabinów maszynowych przeciwko wolno poruszającemu się i nieopancerzonemu pojazdowi. Nie widząc żadnych szans na zakończenie z powodzeniem swojej akcji, Włosi, niechętnie bo niechętnie, ale musieli zatopić swój pojazd, jak poprzednie dwa i dopłynąć do brzegu, gdzie zostali schwytani. Grillo. Opuszczony przez swoją załogę zatonął, ale został podniesiony z dna przez Austriaków. Ci ostatni byli pod takim wrażeniem włoskiej technologii, że planowali zbudować wierną kopię i przeprowadzić własne ataki na włoskie bazy. Wojna zakończyła się zanim zdążyli wprowadzić ten plan w życie. Czwarty z Barcino Saltatore Locusta nie brał udziału w żadnej akcji bojowej i został zezłomowany w 1921 roku. Inni oficerowie marynarki również szukali sposobów na pokonanie zapór obronnych w puli. 37-letni maggiore del genio navale Raffaele Rossetti opracowywał Całkowicie nową technologię specjalnie dla rozwiązania tego problemu. Modyfikując torpedę B57 600 mm, tak aby poruszała się powoli i umożliwiła transport dwóch operatorów. Można byłoby jej użyć do przenoszenia dwóch min i była zdolna do pokonywania zapór sieciowych. Silnik torpedy wykorzystywał sprężone powietrze do napędzania dwóch śrub napędowych o zwiększonej średnicy, które obracały się w kierunkach przeciwnych, tak zwany układ przeciwbieżny. Niezwykła torpeda nie miała żadnych urządzeń sterowych i musiała być sterowana gestami pilotów. Zasięg wynosił około 15 km w ciągu 5 godzin. Przy znacznie zredukowanej prędkości maksymalnej wynoszącej dwa węzły. Co istotne, mimo że nosili skafandry nurkowe, piloci, operatorzy nie mieli żadnej możliwości oddychania pod wodą, więc torpeda została ustawiona tak, aby unosiła się tuż pod jej powierzchnią. Operatorzy mogli siedzieć okrakiem na torpedzie jeden za drugim, ale w tej konfiguracji podczas ruchu pojazd przejmował bardzo pochyloną pozycję, a drugi operator był zanurzony prawie po szyję. Z tego powodu operatorzy woleli być ciągnięci przez torpedę, będąc w wodzie po obu jej stronach, trzymając się specjalnych uchwytów przymocowanych do korpusu. W tym sensie nie była to jednostka podwodna, ale zarówno w koncepcji, jak i rodowodzie jest kluczowym prekursorem wszystkich żywych torped, które pojawiły się później. Eksperymenty Rosettiego zwróciły uwagę młodego chirurga marynarki wojennej 26-letniego, tenente medico Raffaele Paolucci. W tym samym czasie Paulucci pracował nad swoim własnym planem ataku na pancerniki w puli. Porucznikowi wydawało się, że mógłby dotrzeć do austriackich okrętów, po prostu dopływając do nich, holując za sobą materiały wybuchowe. Paulucci sprawdził mapy wejścia do puli i doszedł do wniosku, że gdyby można go było wysadzić w pobliżu wejścia do portu. Przepłynięcie 3 kilometrów umożliwiłoby mu dotarcie do celu. Na razie, zachowując swój plan tylko dla siebie, Paolucci zaczął przygotowywać się do zadania samodzielnego wpłynięcia do portu w Puli. W nocy nasz porucznik pływał godzinami po lagunach Wenecji, zwiększając swoją wytrzymałość, tak, aż mógł swobodnie przepłynąć około 8 km bez odpoczynku. Gdy jego wytrzymałość wzrosła, Paolucci zaczął ciągnąć za sobą 150-kilogramową beczkę wody, aby symulować ciężar ładunku wybuchowego, który planował zabrać ze sobą. W maju Paolucci, pewny swoich możliwości do zrealizowania swojego własnego planu, przedstawił pomysł przełożonym. Poinformowano go oczywiście o niebezpieczeństwach związanych z takim przedsięwzięciem, ale powiedziano mu także, aby nadal kontynuował swoje szkolenie. W lipcu Paolucci został przedstawiony. majore del Genio Navale, Raffaele Rossetti. Nasz dzielny pływak. Dowiedział się, że Rosetti zaprojektował i zbudował zupełnie nowy rodzaj broni podwodnej załogową torpedę, która idealnie pasowała do misji, do której Paolucci przygotowywał się pełen entuzjazmu. Porzuciwszy więc swoje pływackie idee, Paolucci był zafascynowany pomysłem żywej torpedy Rosettiego i bardzo chciał wziąć udział w akcji. W rzeczywistości, nie wymyślono jeszcze wtedy nazwy ludzka torpeda – siluro humano, A Rossetti nazwał swoje urządzenie – miniatta, czyli pijawka. We włoskiej stoczni marynarki wojennej w Wenecji Rossetti i Paolucci ćwiczyli pływanie i kierowanie torpedą. Musieliśmy być w wodzie, napisał później Paolucci, trzymając się maszyny, która poruszała się powoli. Musieliśmy nią sterować naszymi ciałami, a w niektórych przypadkach musieliśmy sami ciągnąć aparat. Przyzwyczailiśmy się do pokonywania prostych przeszkód i sieci. Przyzwyczailiśmy się do pozostawania w wodzie przez sześć lub 7 godzin bez przerwy w ubraniu i przemykać się niezauważenie na oczach wartowników rozstawionych w weneckiej stoczni. Przepływaliśmy wzdłuż całych kanałów stoczniowych, a nasze przejście nie zostało zauważone ani przez licznych wartowników, ani przez kierujących nimi oficerów, którzy wiedzieli, że proces się odbywa. W 1918 roku nowa i ściśle tajna, miniata pijawka wyglądała na ostatnią deskę ratunku, mającą unicestwić austro-węgierskie pancerniki. W nocy 31 października 1918 roku dwóch mężczyzn i ich nawodno-podwodna pijawka zostali przywiezieni kilka kilometrów od wejścia do portu w Puli przez motorówkę włoskiej marynarki wojennej. Ubrani w wodoodporne, gumowe kombinezony ześlizgnęli się do wody, przygotowali torpedę i wyruszyli, aby zaatakować niczego nie podejrzewającą flotę austriacką. Płynąc wraz z wspierających ich wysiłki przypływem Rossetti e Paolucci Zanurzyli torpedę do tego stopnia, że tylko ich głowy unosiły się ponad powierzchnię wody. Była godzina 22.13, kiedy wyruszyli do puli. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Rosetti obliczył, że dostarczenie materiałów wybuchowych na okręty austriackie i powrót do czekającej włoskiej motorówki, która leżała zakotwiczona. Poza zasięgiem wzroku austriackich patroli nie powinno zająć więcej niż 5 godzin. Gdy zbliżali się do wejścia do portu, Rosetti zamknął zawór powietrza, który napędzał podwójne śluby torpedy, i następnie obaj mężczyźni ostrożnie poprowadzili torpedę do pierwszej bariery, która strzegła zewnętrznego portu. Reflektory nieprzyjaciela omiatały wodę, grożąc wystawieniem ich na widok. Za każdym razem jednak snop światła przelatywał ponad nimi, nie ujawniając ich obecności. Docierając do najbardziej zewnętrznej barykady o godzinie 22.30, Rosetti i e Paulucci stwierdzili, że składa się ona z licznych Pustych metalowych cylindrów, każdy o długości około 3 metrów, pomiędzy którymi zawieszone były ciężkie stalowe liny. Po odczekaniu odpowiedniej chwili, obaj mężczyźni podnieśli i przepchnęli swój pojazd przez tę przeszkodę, obawiając się, że odgłos zgrzytu metalu-metal może zaalarmować austriackich strażników na brzegu. Ich zmagania przeszły jednak niezauważone. Po wielkim wysiłku, pisał Paulucci, przeszliśmy przez przeszkodę, gdy poczułem, że ktoś chwycił mnie za ramię. Odwróciłem się i zobaczyłem Rosettiego, wskazującego na ciemny kształt, który wydawał się zbliżać do nas. Austriacki ubot płynący bez świateł i mający tylko kiosk ponad wodą, przemknął obok nich i wypłynął na Morze Adriatyckie, nieświadomy, ich obecności. Uruchomiwszy ponownie silnik torpedy, dwaj mężczyźni powoli skierowali się w stronę falochronu strzegącego wewnętrznego portu Puli. Podczas gdy Rosetti czekał w cieniu falochronu, Paolucci popłynął naprzód, szukając najłatwiejszego wejścia do portu. Zamiast tego znalazł inną przeszkodę bramę wykonaną z ciężkich belek nabijanych długimi stalowymi kolcami. Paolucci popłynął z powrotem do Rosetti i powiedział mu, co znalazł. Rosetti postanowił kontynuować misję. Teraz przypływ zamienił się w odpływ i dwaj mężczyźni walczyli z silnym prądem, przeciągając ciężką torpedę ponad zatopioną bramą. Zaczął też padać zimny deszcz zmieszany z gradem. Gdy obaj pracowicie przeciągali torpedę przez bramę, hałas spowodowany ich wysiłkami został zamaskowany przez odgłos lodowych kropli deszczu uderzających o wodę. Sprawdzili zegarki, była pierwsza w nocy. Byli w wodzie przez trzy godziny i nie dotarli jeszcze do celu. Przed nimi znajdował się austriacki okręt dozorowy. Czerwone światełko wskazywało położenie posterunku wartowniczego. Zanurzając torpedę w milczeniu, mijali okręt. Spodziewając się, że pokonali już wszystkie przeszkody, włoscy oficerowie byli zaskoczeni tym, że znaleźli kolejne. Poprzek wejścia rozciągnięto szereg drocianych sieci uzbrojonych w ładunki wybuchowe – aby uniemożliwić wrogim okrętom podwodnym przedostanie się do wewnętrznego portu. Rossetti i e Paulucci nadal walczyli z odpływem, by przedostać się przez sieci i nareszcie dotrzeć do zakotwiczonych austriackich pancerników. W końcu, napisał Paulucci, nasze starania zakończyły się sukcesem. Była teraz Trzecia nad ranem. Największy okręt, pancernik Viribus Unitis, był zakotwiczony najbliżej brzegu i został wybrany jako główny cel. Delikatnie mówiąc, czujność marynarzy na pancerniku tej nocy nie była ich priorytetem. Stało się tak dlatego, że właśnie oddano je załogom nowo powstałego państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Późniejszej Jugosławii, które były raczej w radosnym, a nie wojowniczym nastroju. Płynąc w deszczu ze śniegiem i gradem, Rossetti i e Paulucci widzieli, jak niebo pomału zaczyna się rozjaśniać. Zbliżał się świt. Gdy dotarli do burty Wielkiej torpeda niespodziewanie zaczęła tonąć. Podczas gdy Paulucci gorączkowo walczył o utrzymanie torpedy na powierzchni, Rosetti zlokalizował zawór wlotowy, który przypadkowo otworzył się, umożliwiając ucieczkę powietrza z cylindra. Po zamknięciu zaworu obaj mężczyźni przez kilka minut odpoczywali w cieniu austriackiego okrętu flagowego. Ze wszystkich naszych trudnych chwil, napisał Paolucci, ta była bez wątpienia najgorsza. Dwa Włosi dotarli do Wielibus Unitis o 4.45 rano. Rossetti zdemontował minę z przodu torpedy i przymocował ją do kadłuba Wielibus Unitis. Nastawił zegar na detonację 175 kg ładunku TNT na godzinę 6.30, gdy Rossetti i e Paulucci. Dopłynęli do burty Iribus Unitis, szybko zostali zauważeni przez wartownika. Wysłano po nich łódź, aby ich schwytać. Paulucci pospiesznie uzbroił drugi pojemnik z materiałami wybuchowymi i uwolnił go podczas odpływu. Rosetti zalał cylinder powietrzny torpedy, pozwalając jej opaść na dno. Włoscy oficerowie zostali schwytani przez marynarzy z Wiribus Unitis i zabrani z powrotem na okręt. Tam byli zaszokowani, gdy dowiedzieli się, że w nocy marynarze floty austriackiej zbuntowali się i że austriacki admirał przekazał dowództwo Wiribus Unitis nowo świeżo mianowanemu chorwackiemu kontradmirałowi Janko Wukowicz de Podkapelski. Wszyscy niemieccy i austriaccy członkowie załogi zostali wysłani na ląd, pozostawiając okręt w rękach neutralnych jugosłowiańskich marynarzy, którzy byli w bardzo podniosłym i radosnym nastroju. Była szósta rano. Wiedząc, że za pół godziny mina wybuchnie, Rosetti powiedział Wukowiczowi, Twój okręt jest w poważnym niebezpieczeństwie. Uratuj swoich ludzi. Wukowicz spokojnie zażądał wyjaśnień. Rosetti odpowiedział: Nie mogę ci powiedzieć, ale w bardzo krótkim czasie okręt zostanie wysadzony w powietrze. Wukowicz, więc nie tracąc czasu, wykrzyknął po niemiecku: Załogo, Werybus Unitis, ratujcie się, wszyscy, którzy mogą! Włosi podłożyli bomby na okręt. Załoga jugosłowiańska, słysząc tę wiadomość, wpadła w lekką panikę i zaczęła opuszczać swój okręt. Słyszeliśmy, że drzwi otwierają się i zamykają w pośpiechu. Widzieliśmy półnagich mężczyzn, biegających szaleńczo i wyskakujących za burtę. Słyszeliśmy odgłosy rozpreskującej się wody, napisał Paolu. Korzystając z wybuchu tej nagłej paniki, Rosetti zapytał Wukowicza, czy mogą się uratować. On odpowiedział: tak. Rosetti i e Paulucci podbiegli więc do burty okrętu i wyskoczyli do wody. Wkrótce zostali dostrzeżeni przez grupę rozzłoszczonych jugosłowiańskich marynarzy w małej łodzi, którzy zabrali ich z powrotem na Wielibus Unitis. Pomyśleliśmy, napisał Paolucci, że zamierzają uwięzić nas na skazanym na zagładę okręcie. Była 6.20. Po raz drugi na pokładzie pancernika Rosetti i Paolucci zostali otoczeni przez groźny tłum marynarzy. Niektórzy z nich krzyczeli, że ich oszukaliśmy, podczas gdy inni chcieli wiedzieć, gdzie schowane są bomby. Rossetti przemówił, domagając się, by on i Paolucci byli sprawiedliwie traktowani jako jeńcy wojenni. Admirał Wukowicz nakazał swoim ludziom nie krzywdzić Włochów. Kiedy nadeszła 6.30 i nadal nie było wybuchu, Rossetti i e Paolucci. Wpatrywali się w siebie z niedowierzaniem, zastanawiając się, czy coś poszło nie tak. Dowódca okrętu wciąż próbował zaprowadzić porządek na pokładzie. Wokół jednostki członkowie załogi, którzy porzucili Firus UNITIS, wiosłowali w szalupach ratunkowych tam i z powrotem, nie wiedząc, czy uciec w bezpieczne miejsce, czy powrócić na pokład. W końcu z 14. Minutowym opóźnieniem o godzinie 6.44 zamocowany pod kadłubem ładunek TNT zdetonował. Rossetti i Paolucci byli zaskoczeni, że opóźniona eksplozja wydała, jak sami wspominali, głuchy ni to dźwięk, ni to ryk. Ani niegłośny, ani nie tak straszny, raczej lekki. Natychmiast jednak ogromna kolumna wody uniosła się w powietrze i opadła na pokład dziobowy. W chwili szoku, po wybuchu Rosetti i Paolucci ponownie poprosili o pozwolenie na opuszczenie jednostki. Admiral Włukowicz uścisnął im tylko ręce i wskazał na linę, dzięki której mogliby zejść do wody, wskazując również na jedną z szalup ratunkowych, która podniosła ich z wody. Wciągnięci na pokład małej łódki Rossetti i Paulucci Odwrócili się, by popatrzeć jak pancernik tonie. Wielibus Unitis coraz bardziej przechylał się, napisał Paolucci. Kiedy woda osiągnęła poziom pokładu, okręt całkowicie się wywrócił. Widziałem, jak wielkie wieże działowe wirują jak zabawki. Na kilu zobaczyłem człowieka czołgającego się aż do szczytu. Był to admirał Wukowicz. Zmarł nieco później, po uderzeniu w głowę drewnianą belką, gdy po wyswobodzeniu się z wielu wody próbował uratować swe życie, dopływając do brzegu. Z okrętem poszło na dno, według różnych szacunków, od 300 do 400 marynarzy pancernik zatonął tak szybko między innymi dlatego, że nie miał pozamykanych drzwi i grodzi wodoszczelnych, jak również spanikowana załoga nie prowadziła specjalnie żadnej akcji ratunkowej. Rossetti i e Paulucci zostali zabrani jako jeńcy wojenni na austriacki statek szpitalny. Tam dowiedzieli się, że drugi pojemnik z materiałami wybuchowymi uwolniony przez Paoluciego, tuż przed ich schwytaniem, eksplodował pod kadłubem austriackiego statku Win, zatapiając go. Trzy dni później, 4 listopada 1918 roku, Włochy i Austria podpisały traktat pokojowy. Następnego dnia włoska flota przejęła kontrolę nad pulą, a Rossetti i e Paolucci zostali uwolnieni. Dwaj oficerowie otrzymali złote medale za odwagę. Otrzymali też od rządu włoskiego 650 tysięcy lirów, to jest około 2% szacunkowej wartości zatopionego okrętu, w nagrodę za swoje zasługi. Dwóch włoskich dywersantów, którzy zatopili Wiribus Unitis, dowiedziawszy się, że rodzina admirała Wukowicza była w fatalnej sytuacji finansowej, przekazało pieniądze z nagrody rodzinie nieszczęsnego ostatniego dowódcy Wiribus Unitis, umożliwiając synowi admirała ukończenie studiów medycznych. Rosetti wręczając tę nagrodę wdowie po admirale Wukowiczu, opisał poległego dowódcę jako przeciwnika wojennego, który umierając pozostawił we mnie na zawsze wrażenie wielkiego humanitaryzmu. W pewnym paradoksie historii Viribus Unitis był jednym z najpotężniejszych okrętów wojennych, jakie kiedykolwiek służyły jugosłowiańskiej marynarce wojennej przez jeden. Dzień. Janko Wukowicz de Podkapelski był główno dowodzącym marynarki wojennej swojego kraju zaledwie przez 12 godzin. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che avete apprezzato il mio impegno a raccontarlo. Grazie. Spero di vederci presto. E buona visione a tutti. Na dziś to już tyle. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.